studia, organizacja wesela, czy wreszcie zakup mieszkania lub domu. Na to najczęściej pożyczamy pieniądze. Chcąc pożyczyć pieniądze, dobierz produkt kredytowy do swoich potrzeb i wybierz taki, który jest dla Ciebie najkorzystniejszy. Sprawdź też, jakie koszty kredytu poniesiesz w rzeczywistości. Przydatny w porównaniu kosztów kredytu jest wskaźnik RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Uwzględnia on wszystkie koszty kredytu, w tym oprocentowanie nominalne, prowizje, opłaty, ubezpieczenie oraz koszt pieniądza w czasie. Banki i pośrednicy kredytowi mają ustawowy obowiązek indywidualnego wyliczenia i przedstawienia RRSO dla każdego kredytu. Pierwszym krokiem w postępowaniu kredytowym jest złożenie wniosku kredytowego. W takim wniosku kredytowym jest kilka obszarów, kilka bloków tej informacji. Takie trzy informacje. Informacja o nas, kluczowa informacja, na co chcemy ten kredyt, no i ważna informacja, czyli jak chcemy go zabezpieczyć, czy potencjalne uwagi, jak chcemy go spłacać, co do struktury. Kiedy bierzesz kredyt, bank sprawdzi Twoją zdolność kredytową i to na jej podstawie oszacuje kwotę, czas i liczbę rat kredytu. Zaciągając kredyt w banku, musimy pamiętać o tym, żeby te proporcje między wysokością tej raty, a naszymi dochodami naszego gospodarstwa domowego były właściwe. Co do zasady przyjmuje się, że te comiesięczne spłaty nie powinny przekraczać 50% dochodów gospodarstwa domowego. Podpisując jakąkolwiek umowę, powinieneś ją dokładnie przeczytać i zrozumieć. Pamiętaj, że umowa z bankiem to zobowiązanie, więc jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z pracownikiem banku, umów na spotkanie i je wyjaśnij. Powszechnie uważa się, że lepiej nie mieć żadnych zobowiązań, kart kredytowych czy debetów na kontach. Dla banków jednak taki klient to zagadka. Analitycy bankowi lubią zamieniać klientów na konkretne liczby i współczynniki ryzyka. Biuro Informacji Kredytowej. Ta nazwa znana jest chyba każdemu potencjalnemu kredytobiorcy. To stąd bank czerpie informacje o naszej historii kredytowej, a ta służy do oceny naszej wiarygodności kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej posiada w swojej bazie informacje o 137 milionach rachunków należących do 23 milionów Polaków. To największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach. Każdy z nich ma swoją własną historię kredytową. Historia kredytowa to wszystkie informacje na temat aktualnie spłaconych i już spłacanych i już spłaconych kredytów oraz innych zobowiązań kredytowych typu pożyczki, karty kredytowe, limity w karcie, również zakupy na raty, jakie znajdują się na nasz temat w Biurze Informacji Kredytowej. To właśnie od historii kredytowej zależy, czy po pierwsze otrzymamy kredyt, a po drugie na jakich on będzie warunkach. Oczywiście na naszą historię kredytową mamy bardzo duży wpływ. Dane w BIK przetwarzane są przez cały okres spłaty zobowiązania kredytowego. Ważne jest jednak to, czy spłacaliśmy te raty rzetelnie, w terminie, czy zdarzały nam się opóźnienia i jakiego rodzaju były to opóźnienia. Jeżeli nie zdarzały nam się opóźnienia, które miały więcej niż 60 dni, to znaczy, że budujemy dobrą historię kredytową i taka historia zapisana na temat spłaty tego dobrze spłacanego kredytu jest przetwarzana tylko do momentu przez BIK, jest przechowywana jakby w archiwach BIK, tylko do momentu spłacenia całkowicie tego kredytu. Każdego dnia przytrafiają nam się różne sytuacje. Pamiętaj, że niespłacona na czas rata kredytu zapisze się w Twojej historii i w przyszłości może być problemem przy zaciąganiu kolejnego kredytu. Pamiętaj, że to Ty budujesz swoją historię kredytową i jeśli robisz to mądrze, zwiększasz swoją wiarygodność i szansę na otrzymanie kredytu. Na rynku usług finansowych nie brakuje możliwości pożyczania pieniędzy. Także szybkich pożyczek na nieduże kwoty potrzebnych w różnych sytuacjach, na przykład kiedy trzeba kupić nowe meble lub pralkę.
Chwilówka bez BIK, czyli w domyśle brak wymaganej historii kredytowej. Pieniądze dostanę szybko, pytanie, ile za to zapłacę. Chwilówki mają to do siebie, że zaciągane czy pożyczane u nieprofesjonalistów mogą prowadzić do bardzo wysokiego oprocentowania takich pożyczek albo wpadnięcia w swoistą pułapkę, kiedy podmiot pożyczający czy osoba pożyczająca podchodzi do klienta w sposób nieuczciwy i stosuje zabezpieczenia bądź takie formy działania, które trwale uzależniają taką osobę od podmiotu czy osoby pożyczającej. Jeśli decydujesz się na wzięcie szybkiej pożyczki, szczegółowo zapoznaj się z ofertą i porównaj ją z ofertą bankową. Według przepisów ustawy o kredycie konsumenckim klient ma prawo odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Nie musimy podawać żadnej przyczyny rezygnacji. Wzorzec takiego oświadczenia powinniśmy otrzymać przy podpisaniu umowy. Pamiętajmy, że pieniądz kosztuje, w związku z tym reklamy, że coś jest za 0% czy nic nie kosztuje, po prostu są nieprawdziwe, bo nikt właściwie pożyczający pieniądze nie może sobie pozwolić na to, żeby na tej działalności nie zarabiać. Czy to będzie instytucja licencjonowana, czy szczególnie nielicencjonowana, trzeba patrzeć, że w jakiejś formie te pieniądze trzeba oddać, po prostu zwiększoną ilość kapitału. To są zabiegi czysto marketingowe, nie zawsze legalne. Niezależnie od tego, jaką formę kredytu czy pożyczki wybierzesz, zawsze zwracaj uwagę na następujące parametry. RRSO, opłaty wstępne, okres spłaty, koszt za przedłużenie, opłaty za powiadomienia i wezwania do zapłaty. Pośpiech w finansach to często zły doradca. Jeśli pożyczasz, rób to z głową.